No tak, no na pewno trzeba strzelać bramki. To jest klucz do wszystkiego i mamy sytuację, nie strzelamy. Mamy zawodników, którzy mają duże umiejętności techniczne, duże umiejętności z piłką. Zabrakło mi w tym meczu jeszcze więcej właśnie tego, co było w końcowych 20 minutach, czyli ciągła zmiana kierunku gry, ciągła gra piłką i to przyniosło efekt w postaci wygrania. Szkoda, że w końcówce, ale w taki sposób się buduje też zespół i morale tego zespołu. Natomiast największym problemem tego meczu to są straty osobowe zawodników. Kontuzja Mateusza Żydki może być poważna, kontuzja Boreckiego, skręcony staw skokowy, no i kontuzja Tunkiewicza, który no, musi zrobić badania, bo coś tam z kolanem się dzieje nieciekawego. Także no, to są uroki zmiany nawierzchni. Trenujemy na naturalnych, tu przychodzi nam grać na sztucznej. To jest zupełnie inna bajka. No ale mimo wszystko jesteśmy zadowoleni, bo wygraliśmy mecz, trudny mecz, bo przecież Bałtyk w poprzednim sezonie też to nie był zespół do bicia i też widać, że z meczu na mecz budują się. Bardzo ciężkie spotkanie, na pewno walczyliśmy o tą bramkę do końca, udało się ją strzelić, z czego się niezmiernie cieszymy, aczkolwiek to spotkanie naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Staramy się nie patrzeć na tabelę i po prostu analizujemy każdego przeciwnika. Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz. Graliśmy też na sztucznej trawie i to też wiadomo, jakiś tam inny bodziec dla nas, ale cieszę się, że wygrać. Boom.